Znalezienie odpowiedniej przenośni pozwala nam lepiej wyrazić myśl, nastrój, uczucie, przedstawić daną sytuację. Czasami właśnie ta przenośnia bardziej dokładnie opisuje stan rzeczy niż wyrażenie tego w sposób dosłowny. I właśnie dzisiaj znany zawodnik sztuk walki Michał Materla wspomina o swojej przenośni, jaką użył kiedyś w wywiadzie. Dziennikarz Onetu przypomina jego słowa. Gdy pracowałem jako bramkarz, był czas, kiedy najpierw lałem ludzi, a później pytałem, o co chodzi. Materla teraz odpowiada. Cytatu o laniu ludzi nie należy brać dosłownie. No jasne, była to po prostu przenośnia. Przenośnia Michała Materli.